Historia filozofii na krótko Plotyn życie i twórczość Dotarliśmy w końcu do ostatniego z wielkich systemów filozoficznych starożytności, a mianowicie do neoplatonizmu, którego twórcą był kongenialny Plotyn. Postać równie wybitna co jego poprzednicy nie tylko z uwagi na swe dzieła i system, którego nauczał w Rzymie, lecz także z powodu stylu życia i wyznawanej etyki. Przyjrzyjmy się jego postaci nieco bliżej, aby zrozumieć skąd wziął się jego wielki autorytet, jaki roztaczał wśród ówczesnych mu ludzi. Plotyn prawdopodobnie urodził się w Likopolis, w Egipcie. Jednak to, co wiemy o Plotynie, jego pochodzeniu i rodzinie, nie jest zbyt pewne. Jego najwierniejszy uczeń, Porfiriusz, w swoim dziele pod tytułem O życiu Plotyna, podaje niewiele informacji na ten temat. Jednak to właśnie od niego dowiadujemy się, jak przebiegała droga Plotyna do wiedzy i filozofii, jakim był człowiekiem i w jaki sposób działała jego szkoła. A więc powiedzmy o tych aspektach, począwszy od tego, kim był Plotyn jako człowiek. Otóż pisze Porfiliusz, że Plotyn niemal wstydził się tego, że ma ciało, a w ogóle nie opowiadał ani o sobie, ani o swych rodzicach czy pochodzeniu. Z czego wynikało jego zażenowanie swoją cielesnością? Możemy domyślać się jedynie, że przyczyną była wyznawana przez filozofa Etyka, która jak później zobaczymy, przedkładała znacznie wyżej niecielesność nad to, co materialne. Plotyn w wieku 28 lat... A był rok 232 naszej ery, został uczniem Amoniosa Sakasa, filozofa z Aleksandrii. Przez ponad 10 lat z zapałem słuchał wykładów swego mistrza, stając się jego najzdolniejszym uczniem. W końcu przyszedł też czas, kiedy uczeń przerósł mistrza tworząc swój oryginalny system filozoficzny. Lecz zanim do tego doszło, po opuszczeniu Aleksandrii udał się z cesarzem Gordianem na Wschód, biorąc udział w jego niefortunnej wyprawie, podczas którego cesarz zginął, a on sam musiał ratować się ucieczką. Kiedy w 245 roku naszej ery przybył do Rzymu, założył tam szkołę i nauczał w niej niemal do końca swoich dni. Przez wiele lat wykładał jedynie poglądy swego mistrza Amoniosa Sakasa, a kiedy w końcu zaczął prezentować swoje przemyślenia, długo wyrażał je jedynie ustnie. Dopiero w 254 roku zaczął spisywać swoje traktaty, robiąc to jednakże w sposób dość chaotyczny, jak mówią jednym ciągiem, nie czytając ani nie poprawiając tego, co napisał. Dopiero zredagowanie całości i poukładanie w określonym porządku przez pilnego ucznia Porfiriusza dało nam znane do dziś dzieła pod tytułem Eneady. Jak podzielił dzieła Porfiriusz? Łącznie traktatów było 54. Zostały one połączone tematycznie w 6 grup, każda po 9 traktatów, w porządku zależnym od stopnia trudności, od najłatwiejszych do bardziej złożonych zagadnień. Stąd Eneady, czyli dziewiątki które zapewne miały też znaczenie metafizyczne, według Pytegoryjczyków. Szkoła Plotyna w Rzymie cieszyła się wielką estymą, na wykłady mógł przyjść każdy, kto chciał. Uczęszczało tam również wiele kobiet. Jego sława przyciągała zapewne też przypadkowych słuchaczy, aczkolwiek licznie i często odwiedzali ją również rzymscy patrycjusze. Co ciekawe, dostęp do pism Plotyna mieli jedynie nieliczni, którzy chcąc je czytać, dodatkowo musieli wykazać się intelektualnymi oraz moralnymi przymiotami. Tak więc, mimo pewnej egalitarności szkoły, jedynie najlepsi i najbardziej zaangażowani słuchacze, żeby nie powiedzieć naśladowcy, byli dopuszczani do wiedzy zawartej w jego pismach. Sam Plotyn posiadał wielki prestiż, zwłaszcza wśród elit Rzymu. Jak wieśnie się, ludzie z tych sfer powierzali mu swoje majątki oraz opiekę nad własnym potomstwem, gdy stawali u progu śmierci. Nawet cesarz Galien wraz z żoną Saloniną postanowili przychylić się do marzenia Plotyna o mieście filozofów, które miało zwać się Platonopolis i które planowano wybudować gdzieś w Kampanii. Nie ziścił się w plan, jednak Plotyn nie miał wcale na myśli miasta, które urzeczywistniałoby wizję Platona. Plotyn pragnął miasta dla filozofów, czyli miejsca, gdzie mogliby oni w spokoju oddawać się praktykowaniu jego etyki i osiągać cele, które uznał on za najważniejsze w życiu człowieka. Plotyn odżegnywał się od polityki i nie zalecał uprawiać jej nikomu, kto chciał zgłębiać jego nauki. Można zatem zapytać, jaki był cel szkoły Plotyna? Jaki był jego program etyczny i jaką wiedzę przekazywał swoim uczniom? Na te pytania odpowiemy szczegółowo w następnych odcinkach, ale już teraz mogę powiedzieć, że celem najwyższym było oderwanie się od życia ziemskiego, następnie kontemplowanie tego, co boskie, a w końcu też mistyczne zjednoczenie z bóstwem w religijnej ekstazie. To najważniejsze punkty etyki Plotyna. Wygląda na to, że są to cele religijne i takie właśnie były. Jednak trzeba pamiętać, że Plotyn jest filozofem, a nie religijnym przywódcą. Zatem cele te wynikały z racjonalnej filozoficznej spekulacji. Na ile racjonalnej i na jakich aksjomatach opartej zobaczymy wkrótce. Pamiętajmy też o klimacie tamtych czasów dominował w nich religijny czy wręcz mistyczny nastrój. Ludzkie pragnienie wiedzy zostało zmodyfikowane w sposób, który niekoniecznie polegał na empirycznym doświadczaniu świata i szukaniu reguł nim rządzących. Jesteśmy 200 lat po powstaniu chrześcijaństwa. Jest pewne, że na jego wykłady chodzili też chrześcijanie. Sam Plotyn czerpie inspirację nie tylko z Akademii czy Perypatu, choć z tej ostatniej pewnie najmniej, ponieważ bardziej polemicznie odnosił się do nauki Arystotelesa w przeciwieństwie do Platona, którego wywodów nigdy nie kwestionował. Plotyn był żywo zainteresowany również tak tzw. mądrością wschodu, wiedzą Egiptu czy gimnosofistów, ale chyba największy wpływ miał na niego filon z Aleksandrii. Czy pamiętamy Filona, zakochanego w filozofii greckiej Żyda, który chciał połączyć naukę mojżeszową z osiągnięciami Greków? Badacze uważają, iż niezwykle dużo podobieństw łączy tego myśliciela z naszym Plotynem. Musiał Plotyn znać nauki Filona, skoro tyle lat przesiedział w Aleksandrii, gdzie jego dzieła były powszechnie przecież doznane i dostępne. Amonios Sakas, nauczyciel Plotyna, podobnie jak Sokrates niczego nie napisał, a uczniowie jego mieli wręcz zakaz mówienia o tym, czego naucza. Zakaz ów dość szybko złamało dwóch innych uczniów, jednak Plotyn długo dotrzymywał przyrzeczenia. Jego złamaniem było napisanie traktatów. Choć można polemizować, czy tak było, skoro pisma Plotyna to jego autonomiczne dzieło. Tak czy inaczej, kilka aspektów nauki Plotyna bardzo zbliżają się do tego, co twierdził Filon. I tak, Plotyńska koncepcja absolutu jest bardzo podobna do koncepcji Boga Filona. Podobnie jest z Logosem i z mocami drugiej hipostazy. A wręcz samo sformułowanie kosmos intelligibilny". Występuje najpierw u Filona. Ostateczny cel człowieka, czyli ekstatyczne zjednoczenie się z Bogiem, również wydaje się podobny w obu koncepcjach. Z jednej strony mądrość wschodu, gnoza i filon, z drugiej zaś pamiętajmy o podglebiu neoplatonizmu. To medioplatonizm i neopitagoreizm przygotował grunt i doprecyzował pojęcia, które Plotyn uznał za dowiedzione. Wszystkie te prądy w dwóch pierwszych wiekach cesarstwa to swoisty prolog do tego, co Plotyn skonstruuje jako system kompletny i oryginalny. Nie będzie to jednak ani eklektyzm, ani synkretyzm, a coś zupełnie nowego. Zatem czy możemy wymienić główne cechy plotyńskiego systemu? Owszem, możemy i teraz je właśnie wymienimy. Po pierwsze, Ścisłe rozróżnienie bytu niecielesnego od cielesnego. Jest to oczywiście wynik drugiego żeglowania Platona i jak widzimy, plotyn dalej konsekwentnie przeprowadza to rozróżnienie. Po drugie, to, co niecielesne, zostaje ułożone w triadę, czyli trzy hipostazy: jedno, nóz i psyche. Po trzecie, Określenie relacji łączących te hipostazy, to znaczy zdefiniowanie procesu, w którym pierwsza hipostaza wpływa na drugą, a druga na trzecią. Mówi się czasem, że jest to nauka o emanacji lub pochodzeniu. Po czwarte, wyprowadzenie świata zmysłowego z ostatniej hipostazy, co wskazuje na całkowite pochodzenie materii ze świata inteligibilnego. Po piąte, nauka o jedności rzeczywistości, jest to charakterystyczny rys plotyńskiego systemu. Wszystko jest w jednym i jedno jest we wszystkim. Po szóste, Nauka o powrocie do zasady, czyli do jednego. Mowa będzie tu o najwyższym telos człowieka, czyli mistycznym zjednoczeniu się z zasadą jednym, a więc z Bogiem. W kolejnych odcinkach zajmiemy się szczegółowo tymi punktami, a na koniec dzisiejszego odcinka przytoczmy cytat z Porfiriusza w tłumaczeniu Krokiewicza, a są to ostatnie słowa umierającego Plotyna: Próbuję to, co boskie w nas, wznieść do tego, co boskie we wszechności. Historia filozofii na krótko.